Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii ze zdobywania KGP. Jest punkt 8 rano, także udało się wyjść o czasie. Dzisiaj przede mną jest 20 km wędrówki przez Dzikowiec Wielki, Stożek Wielki, na Wali Górę i później chyba do Rybnicy Leśnej, tam mam nocleg. Pogoda, jak widać, zapowiada się, mam nadzieję, że całkiem. Mam też nadzieję, że widoki będą jakieś fajne z tych szczytów, na które będę wchodził. Myślałem, że podbiję tutaj w urzędzie sobie książeczkę KGP, bo wczoraj wieża była zamknięta i nie podbiłem. Ale niestety chyba w sobotę będzie nieczynne. Także no, mały problem się zrobił. Jestem uratowany. Pani w aptece podbiła mi pieczątkę. Także teraz szukam zielonego szlaku i idziemy w stronę Dzikowca Wielkiego. Myślę, że to powinno być gdzieś tu, ale jeszcze się rozejrzę, ewentualnie spojrzę na mapę. Także no co? Tak wygląda Boguszów z rana. Troszkę widać zaniedbana mieścina. Ale ogólnie jakoś tak przyjemnie tu. Tak wygląda profil mojej dzisiejszej trasy. Jestem gdzieś w tym miejscu teraz. Widać takie trzy podejścia. Pierwsze na Dzikowiec Wielki, drugi na Stożek Wielki. No i ostatnie, trzecie na Wali Górę. Zastanawiam się nad tym, bo można to też ominąć, tak jakby dałem. Chciałem iść przez ten Stożek Wielki, ale no niestety, odczuwam lekki ból w prawej nodze. W tej, której miałem parę lat temu zerwane zwięzadła strzałkowo-piszczelowe. No i zaczyna mnie to troszkę martwić. Mam nadzieję, że to się rozchodzi i pójdę przez ten stożek. No ale jeżeli tutaj do tego miejsca, do Unisława Dolnego, to mi nie przejdzie, czy jakoś nie przestanie być odczuwalne, no to będę się musiał poważnie zastanowić, czy jest sens iść przez ten stożek. Dziwne, bo przez ostatnie parę lat już mi się to nie zdarzało. Myślałem, że mam już to z głowy, spokój. Ostatnio chyba jak 4 czy 5 lat temu wchodziłem na rysy, to ta noga mi właśnie bolała. A tu dzisiaj znowu coś. No nic, no mam nadzieję, że się to rozchodzi, tak jak już mówiłem. Zobaczymy. Ja zbliżam się do Dzikowca Małego. Niestety troszkę zboczyłem ze szlaku, przez co straciłem z 15 minut i pewnie nadrobiłem w kilometr. Ale na szczęście miarę szybko się połapałem. Tam za mną taki biały czubek, nie wiem czy to widać, Śnieżka, o ile się nie mylę. A tutaj Boguszy w Gorce, z którego rano startowaliśmy. W tle Chełmiec. Pogoda na szczęście dopisuje, widoki fajne. Oby tak dalej. Masa powalonych drzew na szlaku. No nie wygląda to dobrze, dodatkowa przeszkoda. Ale co zrobić? O ile się nie mylę, to jesteśmy na Dzikowcu Wielkim. Żadna tabliczka o tym nie informuje, ale tak mi się bynajmniej wydaje. Jest nawet taka mini wieża widokowa. Teraz sobie na nią wejdziemy. Lepsze widoki z przełęczy pod Dzikowcem i z Małego Dzikowca.
ale fajnie, że jest. Schodzę właśnie z Dzikowca. Już się bałem, że tutaj nie jest szlak udeptany. Tam był znak zakrętu, że będzie trzeba tak właśnie schodzić. Ale widzę, że szlak chyba idzie tam. Ja po prostu zrobiłem sobie skrót, tak jak ktoś sobie zrobił. A właściwy szlak jest tu. Tutaj udało mi się zaliczyć kilkumetrowy zjazd na dupie. Na szczęście szybko opanowałem ten, że tak powiem, zjazd. Udało się bezpiecznie zatrzymać. Gleba w tamtą stronę. Raczej dobrze by się nie mogła skończyć. Nawet nie. W mniejszych górach pełno zagrożeń. Przed nami Stożek Wielki. Trochę pod słońce, nie wiem, czy go widać. Ale miałem wejście tam. Trochę mnie boli ta noga. Powiedziałem nawet, że trochę bardziej niż rano. Jest już odczuwalne dosyć. Znaczy nie jakoś tak bardzo, żebym nie mógł iść. No ale teraz mam do wyboru, czy iść na ten Stożek Wielki, czy iść sobie gdzieś z boku troszkę dłuższą, podejrzewam, że niezbyt ciekawą trasą. Według mojej mapy tutaj właśnie zaczyna się żółty szlak, znaczy tu odbija żółty szlak na Stożek Wielki, czyli tą górę, którą nie wiem, czy widać pod słońce, ale właśnie na tą górę. No i szlak ten jest, z tego co widzę po układzie poziomic, to raczej jest stromy. Pewnie będzie oblodzony, tak samo jak na Chełmiec. Czyli niezbyt bezpieczny. No a ja nie mam raków, w dodatku boli mnie ta noga. Także niestety nie pójdę tam. Pójdę sobie przez Kotlinę Sokołowską. No niestety bezpieczeństwo ponad wszystko. No szkoda, bo według mojej mapy jest tam jakaś wieża widokowa, o której wcześniej w sumie nie wiedziałem. Chociaż przeglądałem to zdjęcia. No dobra, trudno. Może jeszcze kiedyś tu przyjadę, będzie okazja nadrobić zaległość. Tutaj za mną Góra Bukowiec. Tam dalej, jeden z tych szczytów. Nie wiem, czy nie ten ostatni po lewo. To jest, wydaje mi się, że Wali Góra. Nie jestem do końca pewien, ale sądząc po mapie, jest duże prawdopodobieństwo, że to ta góra. To właśnie Wali Góra, na którą zmierzam. No, nie wiem. Zobaczymy, podejdziemy bliżej, by się upewnić. Do ruin zamku Radosno, zniesiony, o ile dobrze zrozumiałem artykuł, przez Czechów w XIII wieku, w drugiej połowie XIII wieku, czyli budowla mająca blisko 800 lat. Tak, bardzo stara. Niestety wiele się tutaj nie zachowało. To właściwie chyba miała być, była wieża obronna, broniąca biegnącego gdzieś tutaj w okolicy
Niestety nie udało mi się wyczytać dokładnie gdzie szlaku handlowego, no i granicy z Czechami. Ale tak jak mówię, o ile dobrze zrozumiałem artykuł, to wznieśli go właśnie Czesi, a nie Polacy. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Gdzieś później w XV wieku stacjonowali tu też podobno rycerze, rabusie. Nie wiem, możliwe, że coś takiego tutaj funkcjonowało. Fragment tych właśnie fundamentów, tych pomieszczeń gospodarczych, które funkcjonowały przy tym właśnie zamku. Z tyłu, po waszej prawej stronie zamku, wali góra. I tam dolina, stamtąd właśnie gdzieś przyszedłem. Jestem już na rozdrożu pod Wali Górą, czyli prąd na Wali Górę jakieś. No tu akurat nie ma znaku w minutach, ale pewnie jakieś 20 minut. Pojadłem sobie na tej oto ławeczce ładnie przysypanej praktycznie do siedziska śniegiem. Także idziemy na górę zdobywać najwyższy szczyt Gór Kamiennych. Godzina 14:50, czyli równe 40 minut później niż planowałem, dotarłem na Wali Górę, czyli najwyższy szczyt Gór Kamiennych. No i z przykrością muszę stwierdzić, że jest to góra, z której ani nic nie widać kompletnie. Zresztą no może nie kompletnie, ale w kamerze to już całkiem na pewno nic nie widać, zresztą wiosną pewnie też. Ani nic tu za bardzo nie ma. Tamtej pompki ktoś tam powiesił, pewnie przed świętami jakoś. Także nie pozostaje nic innego jak opfotografować miejsce, zrobić zdjęcie do książeczki KGP i lecę na schronisko Andrzejówka 10 minut w tamtą stronę. Szlakiem z tego co kojarzę, więc może zejść chwilę dłużej, tam mam nadzieję uda mi się nabić jakiegoś dobrego grzańca i w stronę kwatery kolejnej. Także do zobaczenia na Andrzejówce. Domyślałem się, że będzie stromo, ale że aż tak. No, ciężka była przeprawa z tej Wali Góry na Andrzejówkę. 10 minut mi zajęło, prawie pół godziny. Dobrze, że te kijki uwedli, to nie wiem, chyba musiał zrobić go. Prędzej sami zaczęli pewnie szukać, jakbym długo nie wracał do domu. Okej, że opuszczam Andrzejówkę. Wypiłem grzańca, bardzo dobry. Tylko troszkę powiedziałbym, że za chłodny. Niestety nic się nie zmieniło w sprawie noclegu. Czyli dalej nie ma wolnych miejsc. Dlatego idę do Rybnicy Leśnej, tak jak planowałem. Przede mną jeszcze kopalnia Melafiru. Jest to no ten sam minerał, z którego zbudowany był zamek Radosna, w którym byliśmy. Nie wiem dokładnie, do czego się to wykorzystuje, z tego co pamiętam, tylko jak czytałem wzmiankę, to
Wiem, że jest to surowiec wykorzystywany głównie w budownictwie. Chyba coś o podbudowę dróg chodziło i jest to też mieszanka do jakichś tam cementów czy innego rodzaju klei. Pamiętam. W każdym razie niezły kamieniołom. Niedługo chyba całą górę rozbiorą. A jestem, jedyne co mnie dziwi, to tam ta jedna koparka właściwie, tylko ją widzę. Nie wiem, czyżby tylko ona urabiała ten materiał. W takim razie pewnie na długo jeszcze tu go starczy. Ja powoli już zmierzam w stronę Rybnicy Leśnej. Cały czas taka sama droga. Także myślę, że za mną już ostatnie godne uwagi widoki. Tak więc w tym odcinku myślę, że byłoby już na tyle. Jak ktoś jest chętny, to jutro będę jeszcze chodził na Borową. Tam jest wieża widokowa, mam nadzieję, że będzie otwarta. Sprawdzę zresztą to dzisiaj. Jak ktoś miał ochotę na taki bonusik do KGP, to jeszcze niedługo też leci odcinek, także do zobaczenia na szlaku. Na razie, strzelam.